Jak to się stało, pytamy się pana Jerzego Wasowskiego, że kreuje pan postać pana Bolesława Prusa i to na ekranie telewizyjnym i w teatrze? Na ekranie telewizyjnym. No właśnie od tego się zaczęło. To pytanie należałoby przesunąć do telepatrzydła. Jak to się stało, nie wiem, bo to jest tajemnica intuicji pana Hanuszkiewicza, który sobie wyobraził, że ja powinienem zagrać taką rolę. Nie wiem, jak on to zrobił, bo warunkami zewnętrznymi przecież zupełnie nie odpowiadam wizerunkowi Prusa, znanemu z fotografii czy daguerotypów. No a wewnętrznie to nic o tym nie mógł powiedzieć, bo nie znaliśmy się zupełnie jeszcze przed rozpoczęciem prób tych telepatrzydeł. Ale to nie jest pana pierwsza rola na scenie? Czy to jest debiut w scenie? Nie, to nie jest debiut, chociaż tak napisał mi jeden z recenzentów, bardzo zresztą sympatycznej recenzji, za którą dziękuję. To nie jest debiut i to dobrze może, że pan poruszył tę sprawę, bo żeby wyprowadzić z błędu może jakąś grupę młodych ludzi, którzy wyobrażają sobie, że można tak wejść dzisiaj sobie na scenę bez przygotowania. Grywał pan rolę w teatrach zawodowych? Tak. Niedługo po wojnie ja byłem na scenach zawodowych, grałem przez parę lat, później zrezygnowałem z teatru. Dlaczego zrezygnowałem? Dlatego, że wydawało mi się, że powinienem robić co innego. No to przekonanie, wie pan, to mi ale towarzyszy przez całe życie. Ale czy to oznacza powrót na scenę? To dzisiaj... Prusa, tak. Nie, proszę pana, nie zamierzam kontynuować. To właśnie zawodem. Jaki jest pana zawód? To jest teraz taka przygoda, no, żeby się więcej działo. Wiem. Przygoda z Prusem jest bardzo sympatyczna. Czy polubił pan pana Prusa? Bo nam pan Bolesław się bardzo podoba w tej wersji. Ja lubię go od bardzo dawna i tylko dlatego to szaleństwo stało się prawdopodobne. A nie odpowiedział pan na moje pytanie, jaki jest pana jaki jest mój zawód właśnie? To pytanie też sobie zadawałem często, bo uprawiałem w życiu bardzo dużo zawodów, na pewno nawet za dużo. I w związku z tym nie uprawiałem ich dobrze. Ale w tej chwili chyba nazwałbym się kompozytorem małych form muzycznych. No, napisał pan najpopularniejszą chyba piosenkę tego roku, Potem Kwiat Czerwony. I tak oczekujemy, co pan nowego nam w tej dziedzinie zaproponuje? Tego nie wiem. Wie pan, rozmowa o planach twórczych jest właściwie trudna, bo to jest tak, ja nie wiem, może to pana będzie szokować, tego rodzaju wypowiedź człowieka parającego się sztuką, ale w tych zawodach przeważnie jest się uzależnionym od konkretnych zamówień. Nie wiem, czy to wstyd? Nie, chyba normalne. Chyba nie. No więc mam w tej tak zwanej tece teraz kilka tekstów Wojciecha Młynarskiego, do których napiszę muzykę i one będą produkowane w nowym programie kabaretu Dudek. Przypuszczam, że to będzie dobry program, bo to napisał scenariusz Stanisław Tymi właśnie Młynarski.